programowanie podświadomości, wspólny sen, wskazówki do korzystania z sesji. Witaj, mówi Paweł Stań. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z tematem snów, a konkretnie z tematem wspólnych snów. Więc krótko i konkretnie będzie o tym, co to są wspólne sny, jak się przygotować do sesji programowania podświadomości do wspólnego snu i jak korzystać z samego nagrania, ale również jak nastawić się na wspólny sen bez nagrania. Wspólny sen to ten rodzaj marzenia sennego, w którym biorą udział przynajmniej dwie osoby śniące, natomiast niekoniecznie w tym samym czasie. Jak to możliwe, żeby śnić ten sam sen, ale w różnym czasie? Logicznie nie potrafię tego wytłumaczyć, natomiast opowiem Ci o pewnym eksperymencie. Działo się to w czasach, kiedy jeszcze nie było Facebooka, a ludzie korzystali z list dyskusyjnych. Lista dyskusyjna to taka mailingowa forma komunikacji w dużej grupie osób. Był rok mniej więcej 2003, plus minus parę lat, gdy na liście Oneiro, na liście poświęconej świadomym snom i odmiennym stanom świadomości, poznałem Piotrka, Piotr Eagle Eye, z którym umówiliśmy się co do eksperymentu dotyczącego wspólnego śnienia. Chcieliśmy sprawdzić, czy wspólne śnienie jest możliwe. Eksperyment był maksymalnie prosty, polegał na tym, że w dowolny sposób, najlepszy dla nas sposób, nastawialiśmy się na wspólny sen. Eksperyment mieliśmy skończyć, kiedy spotkamy się we śnie. I co się okazało? Spotkaliśmy się we śnie, ale nie spotkaliśmy się we śnie tej samej nocy. Czyli najpierw jeden z nas miał sen z nami, a potem drugi. Przy czym treścią snów podzieliliśmy się w momencie, gdy obaj już mieliśmy ten sen. Okazało się, że sceneria snu jest bardzo podobna była akcja, różna była perspektywa tego snu, dynamiczna i pasywna, bo jeden z nas szedł na spotkanie, a drugi czekał na ławce i obserwował otoczenie. Z jednej strony śniliśmy ten sam sen, z drugiej strony śniliśmy go w odstępie bodajże 3 dni. Wiedza, jaką z tego eksperymentu wynieśliśmy, to, że można śnić wspólnie oraz że wspólne sny nie muszą pokrywać się z czasem na jawie oraz że wspólne sny nie muszą być świadomymi snami. Jak przygotować się do wspólnego snu? Niezależnie od tego, czy robisz to samodzielnie, czy korzystasz z nagrania, po pierwsze, zdecyduj, z kim chcesz wspólnie śnić. Dobrze, jeśli ta osoba również nastawia się na wspólny sen, ale nie jest to konieczne. Twój sen to twój sen. Możesz zaprosić kogoś do swojego snu, a ta osoba ma prawo odmówić i to wszystko na poziomie sennej przestrzeni. Jeśli obaj nastawiacie się na wspólny sen, to jest to bardziej motywujące i energetyczne. Poza tym możecie później porównać swoje notatki. Druga rzecz. Ustal, w jakim miejscu się spotykacie. Niech tam będzie coś charakterystycznego, coś kolorowego, coś wyróżniającego się z otoczenia. Trzecia rzecz to scenariusz snu. Zaplanuj, o czym chcesz śnić, gdzie się udać, co robić itd. Kolejna rzecz to nastawienie na pamiętanie snu po przebudzeniu i zapisanie go. Teraz jeśli chodzi o technikę, to korzystając z nagrania i samodzielnie, kiedy wyobrażasz sobie, że śnisz, to śnij w pierwszej osobie, czyli w całym procesie uczestniczysz jako bohater snu. Patrzysz oczami bohatera, słyszysz i czujesz jak bohater. To nie jest oglądanie filmu na ekranie, to jest pierwszoplanowa gra aktorska. Kiedy korzystać z sesji programowanie podświadomości wspólny sen? Pora jest dowolna, natomiast jeśli korzystasz z nagrania rano, to polecam nastawiać się na wspólny sen w ciągu całego dnia. Możesz to zrobić w ten sposób, że w czasie przebudzenia z codziennego transu zadajesz sobie pytanie, czy będę dziś śnić wspólny sen z... I odpowiadasz sobie tak, jak czujesz, czyli że dziś będziesz śnić wspólny sen. Jeśli chcesz zrobić eksperyment z partnerem, z partnerką, to zaplanujcie go we własnym zakresie.
Nie mówcie drugiej osobie, o czym chcecie śnić. Gdy przyśni ci się sen, zapisz go, ale nie opowiadaj drugiej osobie. Wymieńcie się z nami dopiero w momencie, gdy razem będziecie mieli sen z drugą osobą. Korzystaj z nagrania, używając słuchawek. Tyle w tym nagraniu. Na koniec jeszcze fragment programowania podświadomości, wspólny sen. Pozdrawiam cię serdecznie, zdrowia i wolności, mówił Paweł Stań. Wspólny sen, programowanie podświadomości. Połóż się wygodnie, z prostym kręgosłupem i rozluźnij swoje ciało. Weź 3 głębokie oddechy. Trzy naprawdę głębokie oddechy. Napnij wszystkie mięśnie ciała i rozluźnij. Napnij wszystkie mięśnie i rozluźnij. Oddychaj swobodnie, w naturalny dla siebie sposób. W tej sesji głęboko odprężysz się. To ważne, bo kiedy ciało jest głęboko odprężone, a myśli swobodnie przypływają i odpływają, możesz pozwolić podświadomości jeszcze głębiej rozluźniać się w najlepszy dla siebie sposób, a w czasie, kiedy twoja podświadomość będzie głęboko relaksować ciało, pomyślisz o tym, o czym będziesz dzisiaj śnić, a potem mocno poczujesz, tak mocno to poczujesz, że będziesz śnić dzisiaj wspólny sen, który głęboko pragniesz dziś śnić. W tej sesji pokażesz podświadomości, z kim chcesz dzielić wspólny sen. Dlatego już teraz pomyśl o osobie, którą chcesz spotkać we śnie. Z kim będziesz śnić swój dzisiejszy sen? Pomyśl o osobie, z którą będziesz śnić swój kolejny sen. Zobacz wyraźnie tą twoja osobę. Świadomość śni. O czym ją poznasz we śnie i podróżuj jak wygląda miejsc. Zobacz jej rysy twarzy. Co dzień śnisz, postawę ciała, różne istoty, co jest ubrane, projektuje, jak się albo które są realnymi istotami. Może słyszysz pojawiającymi się w tej samej przestrzeni. A może czujesz dotyk jej dłoni, to gdzie się zależy, z kim będziesz dzielić kolejny zobacz sen. Dokładnie w wyobraźni, o czym będziesz śnić, jak wygląda i jak i właśnie teraz się decydujesz o swoim kolejnym spotkaniu we śnie. Z kim będziesz śnić swój kolejny sen? Jak wygląda ta osoba? Jak się nazywa? Zobacz jej rysy twarzy, postawę ciała, ubranie, ruchy ciała, jak słyszysz jej głos. A może czujesz dotyk jej dłoni, gdy się witacie? Zobacz dokładnie w wyobraźni,
jak wygląda i jak zachowuje się osoba, z którą będziesz wspólnie śnić. Bardzo dobrze. Co jakiś czas zapytam cię, czy dziś będziesz śnić wspólny sen z... Wtedy w wyobraźni zobacz, z kim będziesz śnić kolejny sen i potwierdź. Tak, dziś będę śnić sen z... Wystarczy na to chwila. Sprawdź to. Czy dziś będziesz śnić wspólny sen z... Bardzo dobrze. Teraz jeszcze bardziej rozluźnij swoje ciało.